za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną pan Paweł Chyda, burmistrz Grybowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie pana, jak również wszystkich słuchaczy. Witam. Panie burmistrzu, dojechał pan do nas e, jest spokojnie, a jak po nocy w Grybowie? Strażacy e, czuwają? Tak, oczywiście e, strażacy czuwają, służby e, samorządowe czuwają. E, mamy uruchomiony od, można powiedzieć, już od kilku lat całodobowy telefon. Jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, mhm. ale trzeba powiedzieć, że dzisiejsza noc była spokojna. I życzymy, żeby taki był też dzień. Kolejna noc, a jeśli chodzi o ten samorząd, to e, można wypełniać ankietę dotyczącą sądeckiego obszaru funkcjonalnego. W tej ankiecie zawarte są też pytania na temat właśnie samorządu, na temat e, miasta. Ludzie się interesują, czy może zachęćmy właśnie, żeby to robić, prawda? Jest no, dost, dostępna na stronie. Oczywiście, tak. Jeżeli mogę prosić, to właśnie bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta do y, takiego, można powiedzieć, społecznego udziału, mhm. do, y, do wspólnej naszej pracy, y, między innymi właśnie tutaj we wspomnianych ankietach, które są y, wykonywane w obecnym czasie na potrzebę y, y, opracowania strategii dotyczącej sądeckiego obszaru funkcjonalnego. W tym miejscu warto też wspomnieć, że y, właśnie jako wszystkie gminy powiatu y, nowosądeckiego, Stworzyliśmy, jesteśmy współautorami, można powiedzieć, sądeckiego obszaru fun funkcjonalnego. Jest to nowy, można powiedzieć, nowy pomysł na, na zwiększenie jeszcze możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym przypadku środków e europejskich, które już mam nadzieję, w niedługim czasie będą dostępne dla nas, dla samorządów i będziemy mogli o nie aplikować to jedno z wielu, można powiedzieć, kierunków rozwoju, jeżeli chodzi, czy też możliwości pozyskania środków europejskich. Czy też, czy też, wielu, można powiedzieć, dokumentów, które są niezbędne, aby przede wszystkim te środki finansowe pozyskiwać. Również też jesteśmy na etapie, jako samorząd Miasta Grybowa, na etapie opracowywania, przepraszam, strategii rozwoju miasta na lata 2021-2030, mhm. gdzie też między innymi była możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii, między innymi również Yy, za pomocą ankiet, które były dostępne yy, online. I tutaj też bardzo serdecznie oczywiście, jeżeli mogę skorzystać z okazji podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy pochylili się nad tą ankietą, wypełnili tą ankietę, a co za tym idzie, oczywiście interesują się przyszłością i rozwojem naszego miasta. I my też zapraszamy, zachęcamy. Tam oczywiście będzie można też wyrazić swoje zdanie, również jakieś swoje pomysły i je uzasadnić. Panie burmistrzu bieżące inwestycje na terenie miasta. Jakie są? No, jest ich bardzo dużo. Tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, ale może zacznijmy od tego, co, co już od można powiedzieć od kilku lat również i na antenie tutaj u Państwa rozmawiamy. No, a jest to inwestycja związana z montem budynku dawnego Sokoła, dawnego kina Biała. Już mogę dzisiaj powiedzieć, że, że mam bardzo dobrą informację. W już zaplanowane jest otwarcie tego obiektu na miesiąc listopad tego roku. Mhm. Jesteśmy już po podpisaniu wszystkich umów niezbędnych do realizacji tego zadania, i na obecną chwilę wykonywane jest ostatnie zadanie, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, sprzęt kinotechniczny, a konkretnie nagłośnienie sali kinowej, i to zadanie ma być wykonane do końca miesiąca sierpnia tego roku. No i, i oczywiście już po wszystkich odbiorach technicznych będziemy się przygotowywać do otwarcia tego obiektu. Kolejną inwestycją, która już jest na, można powiedzieć na bardzo dobrym etapie i, i zaawansowanych robotach jest to inwestycja związana z rozbudową szkoły podstawowej nr 2 w ośródlu Wyżna no już można, można powiedzieć możemy zauważyć kubaturę budynku, który już jest przykryty. Wykonywana jest elewacja zewnętrzna, zamontowana już jest stolarka okienna i drzwiowa. No i w tej chwili przygotowujemy się do prac tynkarskich. W środku wykonane są już wszystkie instalacje elektryczna, instalacja yy, sanitarna, wodociągowa, kanalizacyjna. Yy, no i, i, i tak jak powiedziałem, będziemy się przygotować w tej chwili już do takich prac wykończeniowych. Yy, no i wstępnie planujemy, że yy, właśnie we wrześniu będzie? Tak, yy, wrześniu ale 2023. 2023 yy, yy, yy. Taki, jest, taki jest plan, że w dwa, 2023 roku, czyli za rok we wrześniu ten obiekt zostanie yy, uroczyście otwarty i przekazany społeczności tejże szkoły, jak również i, i wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Mhm. E... Bardzo proszę, bo widzę, że jest tak, tego trochę. Tak, tak, tak. No, przed nami również zadanie, które już w niedługim czasie będzie realizowane. Modernizacja dróg na terenie naszego miasta, na terenie miasta Grybów. Tak no właśnie, i o te drogi. Z... Tak, tak, tak. Proszę. Konkretnie się to zadanie nazywa. W ramach tego zadania tutaj dzięki środkom, które trafiły do nas w ramach programu Polski Ład z pierwszej edycji ubiegłorocznej w ramach tego zadania zostanie odbudowane kilkanaście dróg na terenie miasta, mhm. na niektórych również powstaną, czy zostaną odbudowane nowe chodniki dla pieszych. No nie ukrywam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne zadanie. Może Pan przekazać, bo, które to będą drogi, takie ważne. Znaczy... Wszystkie bo, drogi bo, są ważne. Tak, tak, to... wszy wszystkie drogi są mhm. ważne. Y, praktycznie y, powiem tak w skrócie dzieląc się na, y, jeżeli chodzi o, o kwestie naszego miasta. Nasze miasto jest podzielone na pięć y, osiedli jako jednostki pomocnicze i można powiedzieć, że y, na dzień dzisiejszy w każdym osiedlu zostanie wykonane po kilka y, mhm. dróg, jeżeli chodzi o, o, o to zadanie dotyczące odbudowy. Także tak jak powiedziałem, ponad 15 odcinków dróg miejskich zostanie w tej chwili poddane gruntownej modernizacji. No, a przed nami jeszcze kolejne zadania, bo też bardzo dobra wiadomość, i chyba już można powiedzieć, mieszkańcy już. Tą wiadomość również są oczywiście w posiadaniu tej wiadomości. W ramach drugiego, drugiej edycji programu Polski Ład również do naszego samorządu trafiła znaczna część pieniędzy, gdzie kwota około 4 milionów złotych również zostanie przeznaczona na modernizację kolejnych dróg na terenie naszego miasta. Czyli można powiedzieć, że reasumując, zadanie związane z modernizacją i remontem dróg na przestrzeni tych dwóch lat. Czyli dwa lata, taki tak, tak, lata. Ta, to, znaczy, to Pierwszy etap już się uh -huh. zaczyna, bo już jesteśmy po podpisaniu umów i w tym tygodniu już rozpoczną się prace. Okres realizacji tego zadania to grudzień 2022, czyli do, do miesiąca grudnia ten pierwszy etap zostanie zakończony. No i w następnym roku kolejne kilkanaście dróg, także sumując ten rok i następny będzie ponad 20 bodajże chyba 28 bądź też 29 odcinków dróg miejskich zostanie poddane to jest gruntu, jaki? No ponad 10 km dróg mhm. w, tej, w Czyli to tym odcinki różne? Tak, tak, tak. Mhm. W tym zadaniu, jeżeli się nie mylę, chyba coś około 6 km, w następnym zadaniu prawie 4 km do tego budowa nowych parkingów, tak jak mówię, chodniki dla pieszych. No można powiedzieć, będzie się działo i z drugiej strony no zdecydowanie yy, Poprawie mhm. y, ulegnie y, infrastruktura drogowa znajdująca się na terenie naszego miasta. Czyli są umowy i też kolejne przetargi, jakie będą rozstrzygnięte. Tak, tak, tak. No też między innymi właśnie, bo jeżeli pan redaktor pyta o inwestycje, no to między innymi mhm. właśnie też ta dobra wiadomość e, w ramach już wspomnianej drugiej edycji e, programu Polski Ład do, do naszego samorządu trafiła, no uważam, znaczna część środków finansowych. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo to jest kwota ponad 13,5 miliona złotych i w ramach tych e, środków finansowych będą realizowane zadania inwestycyjne. Między innymi, właśnie wspomniane już drogi, kwota e, 4 miliony złotych, dokładnie 3 miliony 990, e, k, prawie 5 milionów złotych, a dokładnie 4 miliony 980, 980 tysięcy złotych e, to kwota będzie przeznaczona na budowę sieci wodociągowej mhm. i kanalizacyjnej i kwota 4 455 000 złotych zostanie przeznaczona na budowę infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej również na terenie naszego miasta, gdzie między innymi powstaną również te wspomniane parkingi dla samochodów, powstanie infrastruktura sportowa, między innymi skatepark, dla dzieci i młodzieży powstanie Infrastruktura sportowa przy szkole podstawowej numer 1, gdzie między innymi powstanie boisko wielofunkcyjne, bieżnia do biegania, bieżnia do skoku w dal, jak również parking obok szkoły, będzie rozbudowany amfiteatr w parku miejskim o widownie. Także, no, dużo plany, tego. tak, bardzo I to dużo. to jest z tego długie, e, drugiego Zdania, rozdania, tak, tak? Tak, z tego, z tego drugiego Jaki rozdania. To jest też e, to też jako miasto, się... i tu jest bardzo ważne, mhm. jako miasto jesteśmy przygotowani do realizacji tych zadań, mamy kompletne dokumentacje budowlane, mhm. to też e, pokazuje, że, że tak naprawdę nie manujemy tego czasu, że wspólnie można być z zespołem i tutaj też, jeżeli mogę, na antenie radia przekazać serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Grybowie, bo no, móc dzisiaj się przygotować do postępowań przetargowych, musimy być przygotowani od strony, można technicznej, od strony projektowej i my dzisiaj te projekty już wszystkie mamy budowlane. Tam jeszcze może kilka jeszcze jest na etapie już uzgodnień i, i, i u, y, pozyskania pozwolenia na budowę, niemniej jednak we wrześniu już planujemy wszystkie postępowania przetargowe ogłosić, no i mam nadzieję, że, że uda się wyłonić wykonawcę i może jeszcze w tym roku, a jeżeli nie, to wczesną wiosną przystąpić już do y, prac związanych z, z, z tymi inwestycjami. Czyli sukces zespołowy cały czas tutaj, tak? Jest, tak? Zdecydowanie tak, i cały czas podkreślam, no, y, jesteśmy, uważam, zgranym zespołem, y, bardzo dużo y, realizujemy rzeczy. No, i oczywiście można też powiedzieć, że, że tak naprawdę to jest nasz wspólny sukces. Panie burmistrzu, pan wspomniał o tych inwestycjach wodno-kanalizacyjnych. Ja zapytam o ujęcie równie, bo tam w tamtym roku był problem. Była wymiana filtra, przez jakiś czas też nie było wody, były beczkowozy w Grybowie. Jak to wygląda teraz? To technicznie jest już zabezpieczone? Tak, technicznie jest to zabezpieczone i też tutaj dobra wiadomość, bo tego okresu nie zmanowaliśmy, bo w trakcie tego roku udało się nam wykonać program funkcjonalno-użytkowy. To jest tak zwana koncepcja rozbudowy czy budowy nowego, nowej stacji uzdatniania wody. Została wykonana przez profesorów z Akademii górniczo hutniczej i w Krakowie oczywiście. I już jesteśmy też gotowi do tego, aby przystąpić do prac projektowych. No i oczywiście do prac budowlanych, jeżeli y, uda się nam pozyskać środki finansowe na ten cel. Nie ukrywam, że też kwota, która jest, y, można powiedzieć, która wynika z tej dokumentacji, która już została opracowana z programu funkcjonalno-użytkowego, no to też kwota y, opiewana wartość 10 milionów złotych. Nie ukrywam, że y, wstępnie przygotowujemy się, aby w kolejnych naborach programu Polski Ład to zadanie zostało jak gdyby ujęte do, do aplikowania o środki finansowe. No i będziemy czynić starania, aby również te środki trafiły do naszego miasta i abyśmy mogli przystąpić do realizacji tego zadania. Mhm. To jest, nie ukrywam, jedno z ważniejszych, nawet bym powiedział, najważniejsze zadanie, jeżeli chodzi o przyszłość rozwojową naszego miasta. Udało się w, w tych, można powiedzieć, poprzednich latach rozbudować i, można powiedzieć, zmodernizować. Oczyszczanie ścieków równie. To jest też, można powiedzieć, serce miasta, jeżeli chodzi o, o gospodarkę wodno-ściekową. Cieszę się, że to zadanie już jest poza nami i dzisiaj, przepraszam za określenie, ale przysłowiowe wycieczki szkolne już możemy pod tej oczyszczalni mhm. oprowadzać. Możemy pokazywać cały proces, można powiedzieć, oczyszczania ścieków, bo mamy bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków. No i nie ukrywam, moim marzeniem jest, aby również powstała w naszym mieście nowoczesna stacja uzdatniania wody taka która będzie już na miarę e, przyszłości jeżeli chodzi o, o kolejne e, lata e, dla przyszłych pokoleń e, mieszkańców naszego miasta a nie ukrywam też mamy plany trosze, plany przepraszam troszeczkę rozwojowe e, miasta będziemy przystępować już w tym roku e, do opracowania koncepcji bo e, w, jesteśmy bardzo mocno zainteresowani budową bloku mieszkalnych w naszym mieście to też byłaby, można powiedzieć, taka przyszłość, jeżeli chodzi o o nowe miejsca zamieszkania, które no, są niezbędne mhm. na terenie naszego miasta i o to, aby, aby między nimi nowi, nowi mieszkańcy do naszego miasta przybywali. Mhm. Ale przyszłość to też e, przeszłość, buduje się ją przeszłością, a tutaj widzę, że państwo prężnie działacie, bo tak mamy pomnik pamięci w środku miasta. E, pochodzący z Grybowa doktor Grzegorz Szczecina również w ubiegłym miesiącu był, dawał wykłady dotyczące grybowskiej listy katyńskiej. Bardzo tu się w tą stronę patriotyzmu, tożsamości prawda, wśród lokalnego społeczeństwa. Tak, e, no tutaj też można powiedzieć wspólna praca, bo, bo też Warto zaznaczyć, wspomniał Pan tutaj Pana doktora Grzegorza Szczycinę. Ja też tutaj pragnę wspomnieć, obecnie jesteśmy już po zakończonej realizacji programu, który był realizowany przez Miejskie Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. Tutaj też, jeżeli mogę skorzystać z okazji, to bardzo serdecznie na ręce Pani Dyrektor tej instytucji, bardzo serdecznie dziękuję bo dzięki pozyskanym środkom finansowym pochodzącym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się zrealizować ten wspaniały projekt, który, o którym Pan tutaj wspomniał, gdzie między innymi jednym z zadań były te właśnie lekcje historii dla dorosłych, gdzie między innymi... Pan dr Grzegorz Szczecina y, opowiadał o, o, czy przedstawiał, można powiedzieć, tą y, tak zwaną grybowską listę katyńską. Y, w, nawiązując do, 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 między innymi do, do przeszłości, jak również do grybowskiej listy katyńskiej, no y, tutaj wspólnie z panem y, Grzegorzem y, udało się nam między innymi właśnie y, w 2018 roku. Opracować piękny projekt, gdzie m.in. Na, na pomniku w Parku Miejskim w Grybowie powstała nowa tablica upamiętniająca między innymi e, naszych mieszkańców naszego miasta, e, którzy zginęli e, w trakcie II wojny, e, wojny światowej, w trakcie I e, wojny światowej, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, jak również e, oficerowie, którzy zamord zostali zamordowani e, w Katyniu, a e, ich korzenie. Czy też y, można powiedzieć, historia y, jest związana z Grybowem, a konkretnie byli to y, ludzie, którzy, którzy urodzili się w Grybowie bądź też byli związani y, z Grybowem. Także też korzystając z okazji bardzo serdecznie dziękuję, bo w tym miejscu no, warto też powiedzieć, że to, co też pan redaktor powiedział, przyszłość jest bardzo ważna, niemniej jednak też nie możemy zapominać o y, przeszłości. Y, absolutorium, panie burmistrzu, już po czy przed. Y, jeszcze jesteśmy przed. Jest dwudziestego... myśli? No, mam nadzieję, że tak. 28 czerwca jest, jest zaplanowana sesja absolutoryjna. Mam nadzieję, że będzie pozytywnie. Też cały czas jestem tego zdania od samego początku. To jest nasza wspólna praca. Samorząd to jest, można powiedzieć, zespół, który, który musi wspólnie pracować. I tutaj, patrząc z perspektywy, Przepisów prawa. Burmistrz jako organ jest organem wykonawczym. Rada Miejska to jest organ uchwałodawczy, czyli nie można. Burmistrz jako, wójt burmistrz, prezydent nie może pracować sam, bo nie jest w stanie sam pracować. No, jest do tego potrzebna Rada Miejska, czy też Rada Gminy, w tym przypadku u nas Rada Miejska, czyli nie ma, nie, ma, nie byłoby realizacji, gdyby nie akceptacja. Organu, jakim jest Rada, także y, twierdzę, że i, i cały czas uważam, że absolutorium jest nasze. To nie jest tylko no moje absolutorium. Owszem, ja wykonuję ten budżet wspólnie z moimi pracownikami, tak? wspólnie z panem Skarbnikiem, jak również i wspólnie y, z, z całym zespołem. Niemniej jednak y, absolutorium jest dla całego, dla całego y, samorządu. No i tak zobaczymy, czy tak się potoczy. Życzymy tego Pawu. Fyda, burmistrz Grybowa. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Słowo za słowo. Poranny Gość, radia RDN Nowy Sącz.